Cześć wszystkim, z tej strony Recenzjo i dzisiaj zrecenzujemy sobie dżemik od Łowicza, truskawkowy. Oczywiście mówię, że ten materiał nie jest sponsorowany. Co mamy na pierwszy rzut oka? Czyli truskawkowy w 100% słonecznych owoców o obniżonej zawartości cukru w dużym jest taniej. Dżem dobry, jak sam producent zachwala, bez konserwantów. Zobaczmy, jaka jest etykieta z tyłu. Czyli dżem truskawkowy o obniżonej zawartości cukrów, pasteryzowany, składniki truskawki 40%, cukier, woda, substancja żelująca, pekatyny, substancja zagęszczająca, guma, guar, regulator kwasowości, kwas cytrynowy, no i mamy wartości odżywcze, mamy również polską markę. No i tutaj mamy ważną informację, sporządzono z 40 g owoców na 100 g produktu. Produkt zawiera ponad 30% mniej cukrów niż dżemy o łącznej zawartości cukrów 60 g na 100 produktu. No i oczywiście to jest duże opakowanie, bo tu jest aż 450 gramów, szkoda, że to nie pół kilo, tylko tyle, no ale zobaczmy jeszcze, jak to wygląda, jak się od spodu prezentuje, nawet całkiem ładnie. Dżem z Łowicza akurat dobrze się składa, bo robię sobie śniadanko, herbatka przygotowana, zaparza się, no i tutaj chlebuszek jest, zaraz otworzymy. Ładnie właśnie zostało odpieczętowane i na pierwszy rzut oka wysunęła nam się truskawka. Nie wiem, czy to widzicie, dajcie znać w komentarzu, czy widać tą truskawkę. Przy okazji możecie napisać, czy lubicie dżem i jakie smaki lubicie. Ja zaraz sobie tutaj pozwolę przygotować talerzyk, chlebek i zaraz będziemy smarować i degustować ten dżemik. Standardowo wziąłem sobie dwie kanapeczki, nóż, żeby móc posmarować właśnie ten dżemek. Wybaczcie, że nie ma masła, nie lubię jeść na tłusto. Ale zaraz zobaczymy. Jakby ktoś pytał, to jest chleb wieloziarnisty, ciemniejszy, z ziarnami, taki ze zdrowszych chlebów. No i zobaczmy. Tutaj sobie jeszcze wytrę nóż. No i zobaczmy, jak się to rozsmarowywuje. Widzę, że truskawka jest na wierzchu, no i smaruję sobie, rozsmarowuję. O, widzę, że jest pełna truskawka, więc mnie cieszy to, że dali całą truskawkę, oczywiście producent. No i rozsmarowuję. Ładnie to wygląda. Jeżeli chodzi o parę, to do pary też posmaruję. Czemu nie? Jeszcze może powącham. Pachnie takim, no można powiedzieć, taką delikatną konfiturą, więc jakby tak można powiedzieć, przyciąga zapachem. Dalej dokończę smarowanie moich dwóch kanapeczek, które zaraz będę degustować. Dobrze, i tutaj sobie już to zakręcę. Oczywiście wolę już to schować do lodówki, zaraz to uczynię. Na początek spróbuję, skosztuję sobie tej kanapeczki z dżemem od Łowicza. Tak to, drodzy Państwo, wygląda. No i zobaczymy, jak będzie, jaki będzie miał smak. Muszę przyznać, że jak zjadłem tą truskawkę, to przypomniały mi się weki, które robiła mama, czyli robiła kompocik z truskawek, czyli jakby po części przypomina mi się dzieciństwo. Dobre w smaku, rzeczywiście nie jest za słodkie, nie jest słodkie, jest taki, no może by powiedzieć, jest on słodki, ale nie za słodki, czyli można było powiedzieć, że wręcz idealny ten dżem. Więc całkiem dobrze smakuje. Akurat natrafiliście na to, że jem śniadanie. No i popiję sobie herbatką.
No i smakuje dobrze. Jestem po skończonej już kanapce, czyli zjadłem i naprawdę dobrze smakuje, nie jest aż taki za słodki. Czy bym kupił dalej Łowicza? Jak najbardziej bym kupił, aczkolwiek może w następnych recenzjach spróbowałbym innych dżemów. Czy polecam produkt? Polecam produkt. Jeżeli podoba Wam się materiał, standardowo zostawcie kciuka do góry, napiszcie coś w komentarzu, zasubskrybujcie kanał po więcej takich recenzji, a ja tymczasem zabieram się do jedzenia, bo ktoś tą kanapkę i tą herbatę musi dopić. Więc trzymajcie się, cześć!